Bundestag odmówił wysłania do Ukrainy 200 transporterów Fuchs. Niemcy nie wyślą do Kijowa opancerzonych transporterów. Sprzeciw Bundestagu. Niemcy nie zdecydowali się na szybkie przekazanie armii ukraińskiej transporterów Fuchs. Minister obrony ostrzegała w Bundestagu przed plądrowaniem zasobów Bundeswehr. Musimy zapewnić zdolność obronną Niemiec, dodała. Wniosek partii ICTU i by w krótkim czasie dostarczyć Ukrainie 200 transporterów opancerzonych Fuchs, nie znalazł większości w niemieckim parlamencie. W nocy z czwartku na piątek parlament zagłosował przeciwko propozycji grupy parlamentarnej Hadecji. Minister obrony Krystyn Lembret przed głosowaniem ostrzegała przed plądrowaniem Bundesfichry. Wspieramy Ukrainę wszystkim, co jest możliwe i odpowiedzialne. Ale musimy zagwarantować zdolność obronną Niemiec, powiedziała agencji TPA. Niemcy przesyłają pomoc Ukrainie rzecznik do spraw. Polityki obronnej grupy parlamentarnej Knutsu Florian Han mówił w czwartek dziennikowi Bild, że naszym dzisiejszym głosowaniem zadajemy posłom proste pytanie, czy chcemy pomóc Ukrainie w jej walce o wolność, czy nie? Han dodał, że dostarczenie 200 transporterów opancerzonych znacząco zmieniłoby sytuację na froncie w Donbasie. Sytuacja na miejscu jest w tych dniach i tygodniach tak krytyczna, że nie wolno nam się wahać, wyjaśniał polityk.